To nie jest studio telewizyjne, tu się nic nie obrabia. Tutaj w tym przypadku po prostu film się wrzuca na spontanie. I poszedł na spontanie. Zapraszam Cię do odsłuchania i do podzielenia się swoją opinią. Dziękuję. Dziennikarze ze stacji telewizyjnej, którzy opublikowali materiał na temat Jana Pawła II, naszego papieża, dokonali bardzo rzetelnych badań, a także dotarli do dokumentów, których nikt nie miał dotrzeć, poprzez co pośmiertnie zniszczyli reputację i niszczą tą reputację osobie, której tak naprawdę wiele świat zawdzięcza. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że zastanawia mnie, dlaczego ci sami dziennikarze, którzy dotarli do źródeł takich, a nie innych i przedstawili po śmierci jedynego polskiego papieża, naszego, za czasów mojego życia, dlatego mówię jednego, przedstawili go w takim świetle, że głowa boli. Zapierają się tym, że dołożyli najwyższych starań, żeby nie popełnić błędu. Ja mam taką prośbę. Skoro żeście się zdecydowali i tak bardzo żeście oczernili pięknego i prawdziwego Polaka, bardzo bym chciał w imieniu swoim oraz milionów ludzi oglądających ten filmik, żebyście dołożyli tak samo rzetelnych działań i dotarli do tego, dlaczego lekarze, którzy mieli leczyć w czasie, o którym doskonale wiecie, nie leczyli, tylko kazali im czekać na wynik testu, a oni umierali na zawał, na wylew, na nadciśnienie. Bo gdy pali się ogień, strażak nie czeka, aż się rozpali, on go po prostu gasi. Więc bardzo proszę, aby ta ów stacja telewizyjna, tych samych dziennikarzy, którzy zdołali zebrać tak haniebne dokumenty, żeby wzięli się za tą całą sytuację, która miała miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Bo jeżeli jesteście tak rzetelni, to doskonale wiecie, że to, co robiliście i co mówiliście, nie miało nic wspólnego, a jeżeli miało, to naprawdę bardzo mało wspólnego z tym, co tak naprawdę miało miejsce. I doskonale wszyscy tu oglądający ludzie zdajemy sobie z tego sprawę. Jestem katolikiem, jestem chrześcijanem, cała moja rodzina jest, wszyscy jesteśmy katolikami, podobnie jak wielu tutaj oglądających ludzi. I chciałem zadać jeszcze tylko pytanie na sam koniec, dobrze? Dlaczego jest tak, że na całym świecie kpi się z Jezusa Chrystusa, kpi się z chrześcijaństwa, wyśmiewa się go, organizuje się w Brazylii jakieś wydarzenia, gdzie diabły i diablice tańczą, krzyże do góry nogami noszą, wbijają jakieś widły w te krzyże. Dlaczego na coś takiego sobie, dlaczego to wszystko tak wygląda? Dlaczego, gdy wyjdziesz na ulicę i zaczniesz kpić z Koranu, zaczniesz kpić z innych religii, to zaraz będziesz miał problemy. A tu, kiedy kpi się z katolizmu, z chrześcijan, wygląda to tak, jak wygląda. Jestem troszkę naładowany emocjami, mówiąc to wszystko, dlatego że zrobiłem ten filmik tak naprawdę bardzo szybko. Wziąłem telefon, po prostu go nagrałem. Ale mam naprawdę wiele pytań i jedno z nich zadam, dobrze? Dlaczego kpi się tylko z chrześcijanów, a nie kpi się z innej religii? I drugie, kto odpowie za ten cały syf, który został stworzony? I dlaczego w innych państwach do odpowiedzialności pociągani są celebryci, lekarze i ci wszyscy, którzy to wszystko tworzyli, i są jakieś komisje śledcze przeciwko nim tworzone, a w Polsce tak jakby ludzie po prostu spali i zapomnieli. Zostawcie świętego Jana Pawła, papieża naszego, w spokoju i weźcie się za prawdziwych diabłów, którzy doprowadzili do tego, co teraz ma miejsce. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie, Baca Artur Bacowski. A jeżeli spytasz na sam koniec, aby chciał skomentować, skoro jestem takim katolikiem i chrześcijanem, jem i topię ząbki w piątki, czyli jem kiełbaskę, to odpowiem Ci dlaczego. Dlatego, że ja Boga noszę w sercu, a nie na papierze. Cześć.